10 lat temu wyłowiono z Wisły ciało 4-letniego Michała. Gazety natychmiast rozpisały się o tym, że Michała zabiła jego matka. Dlatego pokazuję Państwu Medeę, która zabiła, postać z mitologii, która zabiła dwójkę swoich dzieci. Media cytowały koleżankę matki chłopca. Koleżanka mówiła, czasami rzuciła z Michałkiem wszystko w porządku. Na tym kończyły się jej opowieści. To było dziwne, jakieś nienaturalne. Fakt, że kobieta nie chciała rozmawiać o dzieciach, stał się dowodem przeciwko niej. Sąd skazał Barbarę Sural na 25 lat więzienia za zabójstwo syna. Po 2 odsiedzianych latach matka Michała została dwukrotnie uniewinniona. 15 stycznia 19 roku niemieckie ochotnicze oddziały protofaszystowskie Freikorps polowały, brutalnie pobiły, a na końcu zabiły Różę Luksemburg. Jej ciało wrzuciły do kanału w Berlinie. Została zamordowana za antymilitaryzm, za socjalizm, za internacjonalizm. Ciało filozofki, działaczki komunistycznej, wieloletniej więźniarki politycznej zostało utopione. Zabójcy urodzonej w Zamościu w żydowskiej rodzinie Róży Luksemburg zostali uniewinnieni. Nie tyle ich nie złapano, co zostali uniewinnieni w procesie. To jest miejsce, w którym została utopiona Róża Luksemburg w Berlinie, a raczej jest miejsce, w którym wyłowiono jej ciało. Z kolei 28 marca w 1941 roku Virginia Woolf wypycha kamieniami kieszenie i wchodzi do rzeki Ous. Jej nazwisko jest na liście wrogów III Rzeszy. Szczególną nienawiść faszystów wzbudziła książka Woolf Trzy Gwinee. W tej książce pisarka opowiadała się za pacyfizmem, domagała się prawa kobiet do edukacji i żądała dostępu kobiet do pracy zarobkowej. Wszystkie te trzy postulaty zostały uznane za straszne, niebywałe i skazały ją na bycie na liście, tak zwanej czarnej liście, w czarnej księdze. To miejsce, które przedstawia, w tym miejscu utopiła się Virginia Woolf. Media obsadziły Barbarę Sular w roli potwora. Lubowały się w opisach, jak Michałek tonął, co mówił, jak płakał. Tabloidowa pornografia była uprawiana przez wiele miesięcy. Z kolei o Róży Luksemburg pewien forumowicz napisał: mam nadzieję, że w jej sercu tkwi osikowy kołek, bo z takiego komucha to może wampirostwo wyjść. Bliskość wodnej toni, bliskość morderstwa poprzez wodę wzmagała grozę sytuacji. Woda, stereotypowo uważana za żywioł kobiety, stała się mitologicznym domem wielu kobiet, które nie zmieściły się w świecie. Tam, gdzie wolność kobiet, wolność ich myśli, wolność ich poglądów, wolność ich wyborów jest zbyt nie do pomyślenia, te, które wybierały tę wolność, woda musiała pochłonąć. Pytanie tylko jest takie, czyją straszność ta woda chowa? Kobiet, czy też raczej świata, które kobiet, które chcą być wolne, z tego świata wykluczą? Kobietą, która także nie zmieściła się w świecie, jest Meduza, mitologiczna postać, która odstraszała na tarczy Zeusa. W 60-tych latach pewna feministka Helen Siksu napisała tekst Śmiech Meduzy i obraz Meduzy zamieniła, ten straszliwy obraz Meduzy zamieniła w obraz śmiejącej się kobiety, śmiejącej się, celebrującej w ten sposób swoją wolność. Można też powiedzieć, że kobieta, która nie zmieściła się w świecie, jest Cyrena. Rybi ogon jest jej nieprzystawalnością. Homer przedstawił Cyrenę jako krwiożerczą bestię w kusicielskim przebraniu. Na szczęście Warszawa okazała się odważniejsza niż Odys. Wybrała Syrenę na swoją matronkę i obrończynię. Syreny z Wisły w niczym nie przypominają bajkowych dziewcząt do zjedzenia. I za to bardzo lubię Warszawę. W Krakowie uczyniono z Wisły orędowniczkę mniej chlubnej sprawy. W 1937 roku klub sportowy Wisła Kraków zażądał wprowadzenia paragrafu aryjskiego w lidze. Zaprotestowała Krakowia, jeden z trzech klubów pierwszej ligi, które przed wojną przyjmowały zawodników żydowskich. Z tego powodu główną obelgą Wiślaków wobec Krakowi jest, że to klub żydowski. Na tym zdjęciu widzicie Państwo, w jaki sposób krakowianie nie muszą iść nad Wisłę, by Wisłę mijać co dzień. Skrót AJ oznacza antyjudę, skrót JZK oznacza jebać Żydów siekierami.
To zdjęcie było Wojtka Wilczyka. Zygmunt Freud nazwał kobiecość czarnym lądem. I tak trochę niechcący, a trochę trafnie ujął fakt, że współczesna mu nauka miała wobec kobiet takie zapędy jak kolonizatorzy wobec terenów dziewiczych, zamorskich terenów dziewiczych. Dziewictwa broniła także legendarna Wanda, gdy wskakiwała do Wisły. Na przekór mitologii narodowej można by Wandę potraktować jak bohaterkę, która wybrała wolność zamiast małżeństwa, bo nie chciała być zależna od nikogo, także od męża. Wszystko jedno z jakiego księstwa. Rzeka nieraz była bohaterką polityczną. 25 października 1917 roku stojąca na Newie w Piotrogrodzie Aurora wystrzeliła ślepy nabój w kierunku siedziby rządu. Załoga statku przyłączyła się do rewolucji w przyszłym Leningradzie. Rzeka dała marynarzom autonomię, mogli się na niej schronić. Dzięki temu mogli wymówić posłuszeństwo swoim zwierzchnikom, a to Aurora, czyli bogini Jutrzenka w takim klasycznym przedstawieniu. Na cześć takiej Aurory nadano imię statkowi, który przed chwilą było widać. Słyszałam, że w slangu wspinaczy i niektórych innych dziedzin sportu o skałach i o górach mówi się czasem perdziwka, a o nowych podejściach, że trzeba je rozdziewiczyć, zaś o zrobionej drodze, że się je zaliczyło. Z rzeką takie numery raczej nie wchodzą w grę. Rzeka wymaga pokory. Tylko poddając się jej prądom i wirom można wyjść z rzeki cało. Kontakt z rzeką to trudna nauka w świecie funkcjonującym w kategoriach siły i słabości, zwycięstwa i porażki. Wisła jest niezawisła, więc kobiety szukają w niej wytchnienia. Czasem na zawsze. Dziękujemy pięknie za tę prezentację.